Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, jesteśmy z powrotem w Warancie. Okazuje się, że na razie Amenofis nic nie chce mi powiedzieć, dlatego przyszłam tutaj porozmawiać z Pierrem. I jak dobre piwo. Jest doskonałe, przyjacielu. Ale jedzenie tu to wręcz same przysmaki. Co zresztą nic dziwnego, ponieważ w więzieniu poili nas cucnącą pomyjami wodą. A o spleśniałym chlebie, który nam podawali, to nawet mówić nie chcę. Ale to już minęło. Co teraz powiesz? Zgodzisz się zrobić dla mnie muszkiet? Zwykle od razu nie wręczam komuś tak niebezpiecznej broni. Zanim to zrobię, muszę dobrze poznać tego człowieka. Ale swoim bezinteresownym czynem zdołałeś mi udowodnić, że nie będziesz wykorzystywał muszkietu w złych celach. A to znaczy, że zaprowadzę cię do mojego tajnego warsztatu i tam dla ciebie zrobię muszkiet. Tajny warsztat. Ale powiedziałeś, że w Ugarze nie masz warsztatu. Tak powiedziałem. Ale tylko dlatego, bo nie znałem ciebie. Mogłeś być jednym ze szpiegów Tartarona. Musiałem zachować ostrożność. Rozumiem. Kiedy zabierzesz mnie do swojego warsztatu? Nie dzisiaj. Muszę jeszcze otrząsnąć się z tego wszystkiego. Pogadaj ze mną jutro. Teraz, na razie nie. Najpierw. Dobra, mordo, bo ja już bym chciała, no. Dobra. To na szybciocha. Śpiwór z koziej skóry. Lecimy spać do rana i miejmy nadzieję, że będzie chciał ze mną iść. Teraz możemy. W sumie mamy coraz mniejszy wybór w zadaniach. Więc to nie takie proste. Teraz zaprowadzisz mnie do swojego warsztatu. Tak, możemy iść. Mój warsztat jest ulokowany w katakumbach Ugaru. Będzie lepiej, jeśli zejdziemy tam przez magazyn kupca Amadę. Podążaj za mną. Nie wiem dlaczego, ale czułam, że ma warsztat w katakumbach. To było do przewidzenia. Także w sumie spoko. Ach, no i jak widzicie, ludzie sobie tutaj żyją w spokoju. Dobra. Tu jest zejście w dół. Podążaj za mną. Dobra, stary, bo ja widzę, że masz problemy. No ale to nic. Co ciekawe, ja stąd nie brałam rzeczy. Zaskoczony, co? Tutaj Amat założył tajną kryjówkę. Tajną kryjówkę. Po co? No cóż, stary Amat czasami handlował z koczownikami. Oczywiście, nikt nie mógł o tym wiedzieć. Gdyby Tartaron lub Torres o tym się dowiedział, Amadowi nie wyszłoby to na dobre. No cóż, chodźmy dalej. No to szkoda trochę, że jednak walczył mimo wszystko z nami, nie? Skoro niby był za koczownikami trochę, skoro z nimi handlował. Otwórz kratę. A wtedy będziemy mogli iść dalej. Dobra, nie ma problemu. Ja na szczęście już właśnie wszystko mam. Podążaj za mną. Widzę, że się szczury zrespiły tu chyba. No chodź, patrzcie na bestie. Odeślemy te bestie do otchłani. Dobra, stary, bo masz, widzę, problemy trochę ze sobą. No i jesteśmy na miejscu. Witaj w moim warsztacie. Kiedy zrobisz mi muszkiet? Zaraz wezmę się do pracy, jednak ile to potrwa, nie potrafię powiedzieć. Najlepiej przyjdź jutro. Wtedy muszkiet będzie gotowy. Ach tak, nieomal bym zapomniał. Za muszkiet chcę 500 sztuk złota. A zniżki mi nie dasz. Przecież wyciągnąłem cię z więzienia. Wiem, że należy ci się moja wdzięczność i dlatego już znacznie obniżyłem cenę. Zazwyczaj za tę broń biorę od nabywców po 3000 sztuk złota. Muszę wziąć od ciebie te 500 sztuk złota, aby pokryć koszty moich wydatków. Jednak zrobię dla ciebie zapas kul do muszkietu i zaproponuję je po bardzo korzystnej cenie.
Pasuje ci. Dobrze. Tak może być. Dobra, to będziemy zaraz znowu sobie spanko robili. Żaden problem, do rana. I będziemy mieli zadanko z głowy. Witam. Muszkiet gotowy. Tak, zakończyłem nad nim pracę. To wspaniały egzemplarz. Jestem z niego bardzo dumny. Jeśli zapłacisz mi 500 sztuk złota, będzie twój. Chwila. Chcę kupić muszkiet. Dziękuję za 500 sztuk złota. Oto twoja broń. Niech zawsze cię chroni przed wrogiem. Im bardziej będziesz zręczny, tym lepiej będziesz się nim posługiwał. Jeśli chcesz, możesz także kupić u mnie kulę. Chwila. O, możemy go ulepszyć. Pokaż mi swoje towary. Dobra, i on ma piły, siarkę, sakiewkę z kulami. Dobra, widzę, że ma tego trochę. Jak wygląda ten muszkiet? To jest pewnie jako broń taka jak łuk. O cholera jasna. Czy wy sobie to wyobrażacie, jak będziemy z tego strzelać? Tylko nie ma celowania. Ja pierdziele, zajebiste. Tylko ile ja mam amunicji do tego? No, wow. Kule do muszkietu. No nie wiem, ile mam kul do muszkietu. Ale wygląda zajebiście i będzie zadawał zajebiste też obrażenia. Dobra, zobaczmy. Kolejne zadanie mamy wykonane. No i co? I mówiłam o niebiańskiej tarczy, nie? Szkoda, że nam się to tak raz w kości nie uda, bo będzie nam zalegała do końca gry. Chyba, że się anuluje w pewnym momencie, jak już nie będziemy mogli wracać na wyspę. Dobra, no to myślę, że co robimy, moi drodzy? Lecimy po niebiańską tarczę. Wątek troszeczkę bardzo taki rozległy. Nie podoba mi się zbytnio. Znaczy się, ma swoje plusy i minusy, że tak powiem. No więc w sumie mam mieszane uczucia co do tego. Jeżeli mam być szczera, no ale nie można mieć w życiu wszystkiego, prawda? Niestety. Powiem wam, że ta miejscówka robi wrażenie, ale sam fakt pustości terenu jest już słaby, osobiście dla mnie. Ale nie będę tutaj jojczyć więcej, bo nie o to chodzi. Wam ma się dobrze oglądać i mi ma się dobrze grać. I ogólnie jestem zadowolona z moda, tylko mam takie przeczucie, że powinien on być mniejszy. Że te lokacje, one są dobrze zrobione, tylko po prostu są za duże. Gdyby to tak troszeczkę pomniejszyć, nie mówię, że o połowę, ale tak chociaż o jedną, bo ja wiem, trzecią, to by było dobrze właśnie wtedy. Zróbmy save'a, zanim będziemy przechodzić. Tak, i tutaj można sobie wszystko pootwierać. Tu jest pochodnia. Jest mumia. I jak widzicie, tutaj już jest pierwsze miejsce, które moim zdaniem robi wrażenie, że taka w ogóle mechanika jest w Gothiku. Także to jest akurat bardzo spoko. Troszeczkę mi się oberwało, ale to nic. Dobra, najpierw te mumie. Teraz tak, tu jest jeszcze przycisk. I lecimy dalej. Tutaj się trzeba będzie gdzieś za przyciskiem rozejrzeć, bo ja go wcześniej nie znalazłam. Ojej, ale mnie poturbowaliście dzisiaj. Jak widzicie, świątynia wygląda ciekawie. Takie
pół egipskie, a pół takie... Nie wiem, czy nordyckie to jest dobre słowo. Ale dla mnie ma bardzo ciekawy design. Dobra. No tu gdzieś pewnie jest jakiś przycisk. Jak nie znajdziemy, to będziemy się Marvinem przechodzić przez drzwi. Co tak tnie? Chyba się gra doczytuje. Bo nie widzę trochę innej opcji. Dobra. Okej. No i jak widzicie, tu jest zamknięte przejście. No i dobre pytanie jest takie, gdzie jest jakiś przełącznik. O, tu jest jakaś ciągutka, dobra. I chyba się nawet otworzyło. Tutaj trzeba trochę uważać z tym magiem. Wiecie, jak to jest z tymi magami, nie? Dobra, ładnie. I tutaj gdzieś był chyba też przełącznik. Tylko teraz go nie widzę. A, no był. O, tu jest. No i mamy. Widzicie, jak to wygląda? Taki trochę niby egipski klimat. Taka wielka łódka jest na samym środku. Zaraz tam sobie zresztą wejdziemy. Tylko najpierw jeszcze kamienni strażnicy nam zostali. Do pokonania. Nie wiem, na co my będziemy wydawać punkty nauki, wiecie? Trochę mi się to w głowie nie mieści. Tu mamy ciekawe stworzenia. I powiem szczerze, że są dosyć silne, więc wow. Kamienny lew. Widzicie, że mają dosyć niezłą wytrzymałość. W sumie. Co oczywiście jest na plus. Nic z nich nie ma, bo to jest z kamienia, nie? Prosta. Dobra, najpierw... O, właśnie. Troszeczkę się nawet możemy dać poobijać. No i fajnie będzie. No nie powiem, ładnie to wygląda, dosyć nawet ciekawie, ale jak dla mnie jest to za duże. Wiecie, bo to robi wrażenie, że faktycznie do tego artefaktu, żeby się dostać, to się trzeba namęczyć. I to jest naprawdę na plus, duży plus. Tylko, że to nie wystarcza czasami. Dobra, tu mamy trumnę. I w tej trumnie jest, moi drodzy, skarb, który mogliśmy sobie właśnie w tej świątyni dorwać. No i tu nam się jakiś arcykapłan pojawia. Dobranoc. I jak widzimy, tutaj też kolejne zadanie poszło już w piździet. To jest niebywałe. Taka ilość mała zadań to jest już po prostu... Ja nie wiem, nie myślałam, że dożyję tego w tym modzie, wiecie? Po prostu nie myślałam, że tego dożyjemy. Tu gdzieś powinien być przycisk. Okej, jest. Dzięki temu możemy otworzyć sobie kolejne przejście. Zaraz zobaczycie, gdzie my konkretnie jeszcze będziemy, ale tam jak już wyjdę, to już nie będę złaziła na dół, bo nie ma takiej potrzeby. Moi drodzy, mamy przepiękną dolinę.
Jak widzicie, naprawdę robi wrażenie. Nie powiecie mi, że nie. Natomiast tak naprawdę nic tutaj nie ma wielkiego. Ja sobie w poradniku sprawdzałam, gdzie mamy iść, żeby się nie zgubić. Tak wygląda ta dolina. Na dole są jakieś tam drzewce, kryształowe golemy są. Ale też będziemy mieć z nimi styczność nawet normalnie. I tak naprawdę jedyne, po co się opłaca zejść na dół, to jest tam nocny łowca do zabicia. I są... są te, jeju. Można znaleźć szczawie królewskie. Dobra. Ja już pamiętam drogę, bo tak jak mówię, ktoś właśnie przyłaził po tej dolinie 3 godziny i nie mógł znaleźć wyjścia. Ja na szczęście znalazłam ten komentarz już kiedyś, zanim w ogóle zaczęłam tak na poważnie grać tą Odyseję. No i jestem bardzo wdzięczna, bo byśmy jakbym tego nie znalazła komentarza, to byśmy stąd nie wyszli. To byśmy stąd po prostu nie wyszli. Tutaj na lewo i znowu na lewo. I teraz wam nawet specjalnie powiększę zasięg widzenia, tak na fulla. O, jest, jak widzicie, kryształowy golem na końcu. Wyglądają bardzo fajnie. Ten się, widzę, że troszkę zbugował. Tak czułam. F12. Zbugował się, bo powinien móc przejść tak jak my, normalnie, a nie mógł. Więc to akurat słabe. Weźmy sobie może jednak broń na golemy typowo, co? Jakiś starożytny topór w ogóle znalazłam. Przydałaby mi się broń jednoręczna lepsza. No dobra, i cios. Super, i teraz mam zwiększony ten zasięg widzenia? Mam. Dobrze. Jesteśmy w takim kanionie, w takiej kotlinie. No nie mam niestety jednoręcznej, nie? No niestety, gra mnie nie częstuje, a szkoda. Ale jesteśmy. Niebiańska tarcza, mamy wpis w dzienniku. Widzicie, co tam jest, kurde, w oddali? Zaraz wam jeszcze lepiej to pokażę. Niebiańska tarcza. Znalazłem Dolinę Świątyni Nieba, ale nie jestem tu sam. Cudzy Beliara również są już w dolinie i walczą ze strażnikami Adanosa. Mam nadzieję, że się nie spóźniłem. Niebiańska tarcza nie może wpaść w ręce wroga. Zaraz wam pokażę to miejsce jeszcze bardziej z bliska. Bo to naprawdę robi wrażenie, jak się wyjdzie tutaj tym kanionem i się zobaczy to, tą dolinę. Spójrzcie tylko na to. Kiedy jesteśmy tak na samej górze i możemy stanąć tutaj i popatrzeć. Wygląda to naprawdę świetnie. Ja natomiast muszę sobie zmniejszyć właśnie poziom widzenia, bo... no niestety, ale będzie mi gra zacinała. No i teraz minus tej doliny. Powiem wam, że jak zobaczyłam tą dolinę po nagraniu dla was odcinka tego 9, to uznałam, że wyłączam grę. Dlaczego? Dlatego, że trzeba znaleźć 8 ornamentów, które są rozpierzchnięte po tych wszystkich skałach wokoło, żeby w ogóle do tej niebiańskiej tarczy się dostać. Jak dla mnie, to już jest przesada po prostu przez twórców. To już jest jak dla mnie za dużo, naprawdę, nie? Nie powinno tak być, bo to miejsce jest jak dla mnie za duże. Zdecydowanie jest za duże. Powinno być mniejsze na spokojnie, nie? Szczególnie też, że patrzymy w jakieś miejsce i wydaje nam się, że znajdziemy coś pożytecznego, a tak naprawdę nie ma nic pożytecznego w ogóle. Okej, szczaw królewski, no dziękuję, chociaż to jest pożyteczne, bo powiem szczerze, że... no, szczawi mi brakuje w życiu trochę.
No ale szczawi to jest wszystko, czego mi brakuje. Pierwotne lwy też tutaj są. I wiecie, co mi przyszło do głowy? Że bardzo by tutaj pasował wątek, że chodząc sobie po tych właśnie skałach, znajdujemy na przykład jakichś pierwotnych ludzi. To by mogło naprawdę zrobić wrażenie. Jakichś pierwotnych ludzi, jakichś pierwotnych asasynów, którzy nagle mówią, że jakieś siły ciemności się pojawiły w dolinie i nie potrafią sobie z tym poradzić. Czy ja tam mogę wejść? Nie każcie mi marwinować. Niestety chyba muszę. Dobra, dorzucimy sobie to HP później. No, jeszcze weszłam tutaj, a tu nic nie ma. Najgorzej, wiecie? Tak się po prostu nie robi. No dobra, może być. Niech będzie. Tutaj są jeszcze jakieś boczne właśnie skały. Puste tereny, gdzie kompletnie nic nie ma. To jest ból, moi drodzy. Ale przynajmniej wiem, że dotarliśmy do pierwszego miejsca. Tutaj też są właśnie takie teleportery, tylko że one nie działają. Szukamy kuferka. Bo trzeba znaleźć nam 8 ornamentów. To jest bardzo dużo, 8 ornamentów. Ale widzę, że mamy kufer. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Mamy ornament. Znalazłem ozdobny ornament słońca do przełącznika. Potrzebujemy takich ornamentów 8. Każdy ma inny symbol. Widzę, że aż się mumia zrespiła, żeby mi spuścić w pierdy. No nie powiem, trochę się nabiegamy za tymi ornamentami. No ale potrzebujemy tego niestety. Nie wyczarujemy sobie inaczej tej tarczy. Także po prostu trzeba chodzić po tych wszystkich poziomach i szukać sobie. Na szczęście tu już się zapowiada, że zaraz będzie drugi. Z punktami nauki nie wiem, co mamy robić. To jest chyba mój największy problem, że kompletnie nie mam pomysłu, co zrobić. Tak naprawdę. No i kolejny. Prawo, prawo, lewo. Prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, 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 nie, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 prawo. Ornament numer 2. Nie, tylko nie ty, gnido jedna. Nie, ja się z golemem ognistym nie biję, nienawidzę. Dajcie mi spokój. Tego cudu nie potrzebuję. Schodzę na dół. Pierdzielę, to idę tędy. Z żadnymi kurna golemami się nie będę męczyć, zajmować się. Bo to nie jest na moje nerwy, tam już i tak nic nie było. To ja sobie podziękuję. Jestem w sumie ciekawa bardzo, jak będzie się, wiecie, prezentował 6 rozdział, skoro wracamy na Athanos. No na razie jeszcze nie wiemy tak naprawdę, czego on będzie dotyczył, no bo przed nami jeszcze troszeczkę zostało. Znaczy, my w każdej chwili możemy tam oczywiście się udać, ale... Okej, tam jest kolejny teleport, czyli tam będzie kolejny ornament. Pytanie, czy zejść na dół... A nie, tu się nie da zejść na dół. Dobra, czyli tak musimy przeskakiwać. Rozumiem. To w sumie spoko. Mamy kościane? Nie, no kościane to może nie. Kryształowe golemy. Prawo, prawo, lewo,
prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, nie. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo. Spoko, z tobą się mogę bić, nawet tą bronią. Żaden problem. Mamy trzeci ornament trójkątnego przełącznika. Halo, golemy? No jasne, wszystko naraz. Ała. 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 No jasne. Siema. Ale mną wykurwiły mnie. Masakra. No niestety, te teleporty to jest najgorszy chyba żal, bo nie możemy tego uruchomić. Znaczy się możemy to uruchomić, ale bym najpierw chyba musiała udać się na sam środek tamtej wysepki, żeby móc i takie tam pierdoły, a szczerze mówiąc to wolę najpierw się zająć tymi ornamentami. Ciekawi mnie bardzo, jak ja teraz wrócę. Chyba nie wrócę, chyba się trzeba będzie spierdzielić wodospadem. Słabo. No chyba ta... No ewentualnie jakoś tak sobie właśnie przechodzić się. 5 powinno być... Sorry. 6 powinno być tu, a 1 powinna być w dżungli. To jest bardzo dobra... Sorry, 2 w dżungli, a 6 tutaj prawdopodobnie. Dobra, tam jest kuferek. Nie no, nie powiecie mi, że to nie robi wrażenia, bo robi. Tylko, że kurde no... Jak dla mnie jest to za duże. Lewo, lewo, lewo. Aha, samo lewo, dobra. Dobra, ciebie to możemy nawet taką bronią ściachać. Żaden problemiks. Dobra, tutaj żeśmy byli, tam możemy zejść niżej, ale tu możemy też wejść wyżej. Ja bym chyba wolała przejść tędy. W sumie są jakieś plusy tego, bo tam gdzie teleport, tam wiemy, że coś jest. Prawda? Ano prawda. Okej, tu jest kolejny, dobra. Powiem wam, że ładnie nam idzie nawet dzisiaj. Mam trochę inne nastawienie niż ostatnio jak nagrywałam, bo naprawdę wtedy czułam już taki ogromny przesyt. Dobra, najpierw trolla. Ja nawet bez leczenia tak się poruszam. To będzie chyba 5, nie? Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. O, siema. Tylko mnie nie zamrażaj, co? Dobra, i tam mamy po drugiej stronie. Zobaczmy, jakie mamy ornamenty. W kształcie rombu, burzy, dobra. To teraz wypadałoby stąd zejść. Dobra, tam są właśnie jakieś cieniostwory, to myślę, że pójdziemy sobie tamtędy. Dobra, tutaj coś mamy.
są właśnie te jaskinie, takie przechodzone, dobra. To w sumie możemy się udać najpierw tędy. W dżungli też są na pewno dwie. Tych siarek już nie będziemy zbierać. Z pierwotnego lwa jest skóra? Jest, taka zwykła. Nie wiem, czy jest sens tędy iść osobiście. Możliwe, że już z tych okolic mamy ten ornament. Tak jest, dobra, bo to jest tędy przejście. Dobra, to pójdziemy sobie w drugą stronę kompletnie. Było przez jaskinię, nie? Czy nie? Było, ale tutaj dalej. Dobra, to się wrócimy, pójdziemy tam bardziej w drugą stronę. Czyli tędy. To miejsce jest mi nieznajome. Jezu, ci przeciwnicy to nie wiedzą nawet, co mają chyba ze sobą zrobić. Aha, i tu mamy wyjście do dżungli. No dobra. Nie wiem, czy mnie to satysfakcjonuje chwilowo. Znaczy, w sumie w dżungli też powinny być dwa. Możemy się przejść w sumie. I tak musimy przez tą dżunglę przejść. Tylko ja bym się jeszcze cofnęła tam do początku. Bo mnie się wydaje, że... Że wiecie co, że tam żeśmy ominęli jeden być może. Być może na pewno. Dobre pytanie. Wiecie, no ja zauważyłam, że to są takie... Bądź co bądź, charakterystyczne miejsca. Co ty robisz, prastary lwie? Jesteś niby prastary, ale taki głupi, że ja nie wiem. Szukamy miejsc z teleporterami. Dobra. Coś mnie atakuje? Nie. No to jest chyba czas na to, żeby się jednak wyleczyć. Zobaczmy. Jestem ciekawa, czy uda nam się coś znaleźć. Powinno nam się udać. Tylko najpierw to bym chciała wyjść z tej dżungli, chociaż na chwilę. Golemy nas zaraz będą goniły. Tu jest zejście. Serio? Gonisz mnie? No to dawaj. Na mnie to robi zero wrażenia. Bo tutaj mieliśmy właśnie te typowe zejście. Tak, i tutaj jesteśmy tu. No i teraz pytanie. No to teraz pytanie, jak się tam dostać? Którędy droga, nie? Ale wiemy gdzie. Oj, i to tak solidnie wiemy gdzie.
widzę, że chcesz jednak wpierdzielniać. Tylko nie widzę, ile obrywasz. Ej, ty, tu jest kufer. Lol. Prawo. Jezu, nie wiem. Prawo... Nie, halo. Jeszcze raz. Prawo, lewo. A, to taki dziadowski kufer bez tego ornamentu. Kurde, już się cieszyłam, nie? Dobra, wiemy mniej więcej, jak tu się poruszać chyba. Tu jest jakiś kamień, ale ten kamień mi nie pomoże. Tu jest wejście. Podejrzewam, że tędy musimy się dostać. No i wtedy nam już zostaną typowo... Tak jest, mamy to. Warto było się zorientować, bo dzięki temu wiemy. Super, czyli później się tylko wrócimy i całą dżunglę musimy zbadać. Myślę, że samą niebiańską tarczę uda nam się zdobyć w kolejnym odcinku. Na pewno nie w tym. W tym uda nam się pozbierać ornamenty. Tak więc, cóż. W kolejnym odcinku oprócz tarczy... Możliwe, że uda nam się jeszcze załatwić sprawę tego grobowca i zmienić rozdział. Nie wykluczamy tego, nie? Dobranoc. I mamy kolejny kuferek. Lewo, prawo. Ej, nie, yo, gra mnie oszukała. To jest randomowy kufer? Powaliło was? Znaczy, mogłam się tego spodziewać, bo nie było teleportera obok. Ale już tak liczyłam trochę, nie? Słabo. Nawet bardzo słabo. Tędy doskoczę? Pewnie nie. Okej, jednak się udało. Ale tam można jeszcze wyżej wejść. Tylko tam my chyba byliśmy już. Czy nie? No serio? W sumie jak gra mi nie pozwala wejść, to możliwe, że tam nic nie ma. Ale ja bym wolała to sprawdzić jednak, a nie, że potem... Będę jojczyć, że coś tu jednak było. Aha, my tutaj byliśmy, dobra. Czyli jednak fałszywy alarm. No dobra, no. To może tędy się wrócimy. Wiecie co? Możliwe, że jesteśmy w stanie znaleźć to cudo po tej stronie, ale w trochę innym miejscu. Wiecie, bo najpierw mi zależy, żeby znaleźć te, które są faktycznie w górach, a później te drugie. Bo tu mieliśmy takie przejście, właśnie ono było na dwie strony, tak jakby. Myśmy tu byli. Tak, bo tu jest ta jaskinia, ale z drugiej strony tu można wejść jeszcze. Tędy. I to wygląda jak miejsce,
Byliśmy tu? Nie byliśmy tutaj. Pięknie. Super. Lewo, 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 prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo, 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 prawo, 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 lewo, 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 prawo, 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 lewo, lewo, prawo. Dobrze, że jesteś, panie kamienny strażnik. No, czyli tutaj było też jakieś właśnie wejście. Tu jest cieniostwór. Tak, o, po prostu pilnuję sobie jakichś czarów. Łącznie z eliksirami. No i tędy żeśmy nie wchodzili, jeszcze nie byliśmy tu. No to wygląda jak możliwość zejścia, tylko że to nie jest zejście. Dobra, no to wydaje mi się, że i tak wszystkich ornamentów to my dzisiaj nie znajdziemy. Natomiast przynajmniej już mamy te, które się znajdują na skałach. To akurat bardzo dobrze wiedzieć. Teraz czeka nas cała dżungla do przebycia. Troszkę nam to czasu chyba zajmie. Tylko błagam cię, nie spierdziel się na dół. To nie tędy się schodziło, ale mało ważne. Dobra, tędy. I tutaj. Zmieńmy sobie z powrotem na moją broń. Boli mnie to, że nie ma lepszej broni, nie? Dla mnie. To mi się akurat bardzo nie podoba, że nie widziałam żadnej. To miejsce wygląda, jakby coś miało być na dole. No ale nic nie ma. Możliwe, że trzeba, wiecie, głębiej w dżunglę wejść, nie? W sumie to wszystko jest możliwe. Czy tu są jakieś ciekawe rośliny? Chyba nie ma. Ale lepiej zebrać, żeby potem nie płakać, że nie zebrałam. Pan aligator się zaciął. Dobra, spróbujmy wyjść może lepiej tędy. Kurde, no jestem ciekawa, jak daleko jeszcze. Mam szukać. Tutaj za bardzo nie widzę takich charakterystycznych miejsc. A, broń schowało. Seriously? Znaczy wiecie, XP z XP-em, ale... Jezus, krzaki mnie blokują. Co jest? Proszę mnie nie blokować tak. No szukam przecie w tej dżungli, a tu nic nie ma. Niedobrze. Nie wiem, czy wyciągać broń, czy chować. W teorii, jak mam wyciągniętą, to nie widać, nie? Kufrów to zdecydowanie wtedy nie ma. Tam coś jest. Możliwe, że to tutaj będzie. Przynajmniej jeden z ornamentów.
No, jak tam się da wejść. Tylko tutaj taka... Chyba nie tędy, co? Bo tędy się zjeżdża. Boże, jeszcze blokujące mnie rośliny. Najgorzej. Aha, oboje nie możemy sobie przejść przez te drzewa. Jasne, rozumiem. Kto wymyślił tą roślinność? A może tutaj coś jest? Takie wgłębienie. Nie. Miały być w dżungli. Dwa ornamenty. Pytanie, gdzie w tej dżungli? W teorii przeszłam dłuższą już część tego miejsca. A raczej większość. Weźcie, zejdźcie na ziemię. Dobrze, że to zadanie jest odtrutką, żeśmy sobie zrobili, bo by nam było bez tego ciężko. O kurde, to są poszukiwacze. No to pewnie oni tego pilnują. Co się dzieje? A, dobra, to wy. Okej. Nie spodziewałam się po prostu. Trafię w tamtych? Pewnie nie. Okej, jednak w tego jednego, chociaż żeśmy trafiali. Co jest, bełtów nie mam? Aha, bo ja strzelałam z muszkietu. O nie, zbugowałam się. No niestety. Zaraz sobie pełnię życia wypiję. Dobra, stąd raczej nie trafię. Ja zapominam, że przecież teraz używamy muszkietu właśnie, a nie kuszy. A tutaj się trzeba dostać ewidentnie. Gorzej, że ktoś tak zrobił te drzewa, że tu się przejść nie da. No żartujecie sobie chyba. Kto do mnie tak... Nie, koniec tego. Ja też umiem strzelać, panowie. Nie, no... Zginiemy tutaj. No szczególnie, że nie da się chodzić. No to fajnie. Tam jest. O kurde, teraz to ma dźwięk wreszcie. A, już nie mam tych. No to po muszkiecie. Zwykły bełt. Żaden problem. Dobranoc. Tam nie idę, bo tam nic nie ma. Kurde, gdzie mogą być te no? Masakra. Te kuferki, nie? Słabo bardzo. O, tu jest teleport, dobra. Czyli gdzieś tutaj mamy, w okolicy.
Dobra, tutaj. Super. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo. Czego ten drzewiec potrafi czarować? To już nie jest przegięcie przypadkiem? No, sio. Dobra, widzę, że się znowu ciemno robi w grze. Także wypadałoby się iść w kimę. Kurczę. Już chyba wiem, na co pójdą moje pieniądze. Będziemy kupować amunicję do muszkietu. Ilości hurtowej. Tak mi się wydaje. Dobra, teraz trzeba znaleźć drugi jeszcze teleporterek. Mam nadzieję, że nie minęłam, wiecie, na przykład, że był tam wcześniej, bo... by mi było bardzo smutno. Serio, aż to dziadostwo też przyleciało za mną? Dobra, dobranoc. Ja wiem, że tu jest pewnie dużo roślin stałych, ale szczerze nie chcę mi się już ich szukać nawet. O Jezu, krokodylu. To się zaczyna robić nudne. A raczej upierdliwe. No ale inaczej się nie przedrzemy. Trzeba znaleźć drugi ten. Kamień teleportacyjny. A na razie się nam to w ogóle nie zapowiada, że to znajdę. Tak samo jeszcze, żeśmy nie znaleźli w ogóle, wiecie, wejść tam na górę, nie? Jak tam wejść w ogóle się dostać? Znowu kolejny poziom, 80 punktów nauki. Na co ja mam to wydawać? Dobra. Tu są jakieś roślinki kolejne. No ale te krzaki to byście wywalili stąd. No, kurde, slalomami trzeba się poruszać po lesie. Czy ja wróciłam? Tak jest, zrobiliśmy jedno wielkie kółko. Ty, tam był most? Zabijemy jeszcze tylko tego aligatora i... i zrobimy tak. Nie wiem nawet, gdzie jesteśmy konkretnie i nie. Pełnię życia, żeby nie było. I moi drodzy, no myślę, że to jest odpowiedni moment na zakończenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. No, potrzebujemy znaleźć jeszcze jedno miejsce z teleporterem. Powiem tak, myślę, że sobie je znajdziemy poza odcinkiem, że ja się tym po prostu zajmę. No bo ono nie powinno być chyba daleko. Znaleźliśmy jedno, to i drugie też powinniśmy w miarę znaleźć szybko. A tutaj po prostu, no, nic nie ma w tej okolicy. Także...
Chyba, że jak się już wchodzi na tą górę, to jest po drodze, ale nie wydaje mi się, bo poradnik mówi, że w dżungli. No a skoro w dżungli, no to w dżungli. Tutaj jest ten poprzedni, co żeśmy znaleźli, prawda? Tak jest. No to umówmy się, że zakończymy sobie pod tym i... z tego miejsca będziemy po prostu szukać kolejnego. Także do usłyszenia i cześć.